Witam wszystkich, tutaj Tejrano Tronus. Dzisiaj jest Sylwester, 31 grudnia 2023, niebawem nowy rok i z tego powodu chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować moje insektozordy. Tutaj jest czerwony żukozord, czerwony jelony krogacz, tutaj jest żółta modliszka, czarna pszczoła, fioletowy motyl, tutaj jest niebieska ważka, dalej są dwie biedronki, przepraszam, dwa pająki, jeden taki, drugi taki i oczywiście mała mrówka. Oczywiście one pochodzą z serii japońskiej Power Rangers Oksama Sendai King Oja, najnowszej serii, ale do czasu. No dobrze. Pora na kombinację tych zordów. Zacznijmy od tak zwanego Godokuwagata po japońsku. Dobrze. Zaczynamy od tego. Tak jest. Dalej przesuwamy o tak. O, już słychać, że zaczynają strzelać fajerwerki. Dalej chowamy to tutaj. I z drugiej strony robimy tak samo. No. Dalej robimy to tu. I to tu. Tak jest. Fajerwerki mnie nie rozproszą, bez obaw. Teraz God Kamakiri, tak zwana taki modliszko zord. Gotowa modliszka. Teraz God Hachi, czarny pszczołazord, czy tam pszczołozord, tak jest. Chowamy skrzydła o tak. Następnie ważkozorda, tak zwanego po japońsku tombo, rozdzielamy o tak. Następnie God Papillon, po japońsku zwany motylozord. Rozdzielamy. I tutaj jest głowa Megazorda. Tak jest. Dobrze. Teraz wszystko łączymy w jedno. W jednego Megazorda. To łączymy tutaj. O, udało się. Bierzemy pszczołozorda. Oj. Przesunęło się samo, ale już dobrze. Następnie jedną biedronkę podłączamy. O, tutaj. Tutaj podłączamy. W porządku. Bierzemy drugą biedronkę. Biedronko Zorda.
O tak. Przemieniamy o tak, przekręcamy nogi. Tu podłączamy za to. O, udało się. Dalej. Dalej to prostujemy o tak i krzywimy w tą stronę. Dalej tego pająkozorda podłączamy tutaj. Udało się. Następnie drugiego pająkozorda podłączamy tutaj, żeby powstała klata. Następnie tą część ważkozorda podłączamy tutaj przez to. Udało się. Powstały wielkie skrzydła. Bardzo dobrze. Prostujemy rogi tego megazorda. Następnie te elementy podłączamy, niech pomyślę. O tak. Następnie tą mrówkę z mrówkozorda podłączamy gdzieś tutaj, wyżej trochę. I możemy podłączyć na chwilę tutaj. Tak jest. Proszę bardzo, oto przed Wami King Odzia. Jeszcze nie wiadomo, jak on będzie się nazywał po angielsku, ale na pewno coś z Megazorda będzie się nazywał. Będzie Megazordem zwanym po angielsku. Okaże się. No dobrze, teraz podłączymy. Podłączymy miecz. Tutaj udało się. Że tak prezentuje się mój najnowszy Megazord King Odzia. No dobrze, tak prezentuje się mój najnowszy robot. Dziękuję bardzo za oglądanie i szczęśliwego nowego roku.